Dzień dobry, znajdujemy się w Bolesławcu nad Krosną na kolejnym spotkaniu grupy Asanet w ramach programu Evita. Chciałem się zapytać wójta gminy Dzierżoniów o problemy, które są związane z programem, z tym, o czym my pracujemy. Czy internet może być katalizatorem rozwoju wsi? A drugie pytanie, jaki jest największy problem, który samorząd odczuwa w rozwoju internetyzacji na terenach wiejskich? Znaczy, dla mnie odpowiedź jest jednoznaczna. Jest to niesamowity katalizator. Mówiąc o rozwoju obszarów wiejskich, trzeba pamiętać o tym, że bardzo duża grupa ludności zamieszkuje dzisiaj tereny wiejskie. Trend jest naturalny, że przenosimy się właśnie po to na wieś, żeby mieć przynajmniej troszeczkę spokoju, bo liczba ludności pracujących bezpośrednio na roli jest zdecydowanie mniejsza w stosunku do okresu ubiegłego, ale liczba ludzi korzystających z obszarów wiejskich na dzień dzisiejszy, niekoniecznie rolniczo, jest zdecydowanie większa. W związku z tym otwierają się nowe perspektywy, nowe możliwości. Inwestorzy albo nawet mieszkańcy, którzy potrzebują internetu do celów pracy, do celów rekreacyjnych, do wielu innych, po prostu pytają się nawet, tak, czy jest internet, czy w ogóle w przyszłości coś jest planowane w sprawach internetu, i wtedy bardzo chętnie kupują nieruchomości, lokują swój biznes. Trzeba pamiętać o tym, że większość na dzień dzisiejszy usług, te, które oczywiście będą możliwe, będą wykonywane również poprzez internet. Graficy komputerowi wcale nie muszą pracować w biurze i siedzieć w jakiejś określonej hali. Mogą to robić w domu, mogą się tylko komunikować ze zleceniodawcą w ten sposób. I wiele, wiele innych. Oczywiście podam jakiś taki pierwszy przykład z brzegu, ale internet można wykorzystywać do pracy, wcale nie ruszając się ze wsi, krótko mówiąc, do miasta. Więc to jest, dla mnie to jest przyszłość, krótko mówiąc. Nie ma w ogóle o czym dyskutować. Natomiast co przeszkadza gminom? No, po pierwsze, rozległość obszarów wiejskich, odległość od miast powoduje, że inwestycje tego typu są droższe. Niż miasta. Gęstość zaludnienia jest dużo niższa, w związku z tym większe nakłady na jednego mieszkańca. No tak z matematyki to wynika. No i jeżeli operatorzy na dzień dzisiejszy lokalni bardzo chętnie operują na terenach miejskich, czy o tej dużej gęstości zaludnienia, czy na wsiach, które są skumulowane, a nie są tak zwanymi ulicówkami na przykład, tak popularnie, to idą tam, gdzie mają, krótko mówiąc, biznes. Tam, gdzie biznesu nie mają lub mogą zrobić niewielki, albo planują go zrobić w następnej kolejności, tam, gdzie nasycą wcześniejsze obszary o dużej gęstości zaludnienia, muszą być czymś zachęceni. Więc my musimy ich zachęcić poprzez wyłożenie naszych środków. Ale żeby wyłożyć środki, to trzeba po prostu posiadać. Gminy na dzień dzisiejszy, wiemy, że z ustawy o samorządzie, gmina w swoich zadaniach jeszcze nie posiada takiego zadania. Niedługo, dzięki poprawkom, które zostaną wniesione, będzie to zadanie również zadaniem własnym gminy. Będziemy mogli z czystym sumieniem wykonywać to zadanie, bo do tej pory wszyscy się obawiają. Tak? Chcemy, ale się boimy, bo nie jest to nasze zadanie. Ale to, do czego chciałem wrócić, to przede wszystkim możemy to zrobić tylko i wyłącznie przy pomocy środków zewnętrznych, pomocowych, ponieważ gminy wiejskie, szczególnie takie, które ja reprezentuję, no niestety nie posiadają zbyt dużej liczby środków własnych i możemy liczyć tylko i wyłącznie na pomoc środków unijnych. Dziękuję bardzo w imieniu czytelników, użytkowników serwisu Internet na wsi. Dziękuję. Dziękuję.